Szanowni Państwo, już po raz piąty spotykamy się na uroczystej gali promotor gminy Wieluń, aby podziękować firmom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom indywidualnym za wkład w rozwój gospodarczy i kulturalny oraz promocję naszej gminy w kraju i poza jego granicami. Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście wręczenie statuetek promotora gminy Wieluń za rok 2009. Poproszę panią prezes Radia Ziemi Wieluńskiej, panią Bognę Kanicką, która przypomnę, miała już okazję do odbierania również statuetki. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Tak, to prawda, miałam okazję już odbierać statuetkę promotor gminy Wieluń w kategorii wyróżnienie roku. Radio to takie okno na nasz region. Okno coraz szerzej otwierane. I jest to potwierdzeniem, ponieważ kapituła, pomimo to, że dostaliśmy już kiedyś promotora, wręczyła nam wyróżnienie. Radio to nie tylko serwisy. Serwisy lokalne, krajowe, zagraniczne, to nie tylko muzyka, to nie tylko SMS-y, konkursy. To również szereg organizowanych przez nas różnorodnych akcji. Akcji mających na celu m.in. pomoc innym. Tak jak pomoc Oli, pomoc Bartkowi, pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Komornikach, udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Szereg akcji organizowanych przez radio typu Gentleman na drodze. Nawet szanowni zebrani nie wiedzą, więc mam okazję się pochwalić, panie burmistrzu. Akcja Bezpieczna droga do szkoły, akcja Podaruj pluszaka najbiedniejszym dzieciom. Mogłabym tak jeszcze długo wymieniać. I kolejne inne imprezy 2009 roku, a już tworzy się kolejny plebiscyt Kobieta Roku 2009. Dziękuję bardzo kapitule, bo radio pomaga, radio informuje, bawi, czasem irytuje, ale jesteśmy dla was, jesteśmy najszybsi. Dziękuję wam bardzo. Panie i panowie, tytuł promotora gminy Wieluń 2009 w kategorii Duże Przedsiębiorstwo otrzymuje mój wielki sąsiad, Korona S.A. Przepraszam, ale troszeczkę sobie ułatwię i położę to wszystko na to. Bardzo miła niespodzianka, nie spodziewałem się tego. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo. Pan muzyka ładnie powiedział, że nasze wyroby ozdabiają stoły, ozdabiają wnętrza. Powiem, żeby państwo wiedzieli, o co chodzi. Oczywiście chodzi o świecę. Czyli... Czyli między innymi to są właśnie te wyroby, które macie państwo okazję podziwiać na stołach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Mogę powiedzieć, że staramy się to, co robić najlepiej i bardzo się cieszę, że to, co robimy, znajduje uznanie również w państwa oczach. Dziękuję bardzo. Tytuł promotora gminy Wieluń 2009 w kategorii średnie przedsiębiorstwa otrzymuje Elektryczne Centrum Handlowe Ania Elżbieta. Tak to było, że mogę tak przed świętym w towarzystwie powiedzieć dwa słowa. Cieszymy się oczywiście bardzo z nagrody i doceniamy to, że zauważano naszą działalność, udział naszej firmy w życiu tutaj gminy miasta. Chciałbym powiedzieć, że jako członek tej społeczności czynnie w tym życiu uczestniczę. Cieszę się, że mam na to wszystko wpływ i będę wspierał wszelkie działania urzędów, instytucji, osób prywatnych, które promują gminę i miasto Wieluń. Miło mi bardzo z tego powodu. Chciałbym pogratulować do tej pory nagrodzonym i tym, którzy będą nagrodzeni.
Życzę Państwu wspaniałej zabawy, przede wszystkim pomyślności w 2060 roku w życiu osobistym, zawodowym i ciepła tego duchowego. I życzę sobie i Państwu, żeby jak najszybciej wiosna przyszła. Wszystkiego dobrego. WM2009 w kategorii mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Wiktor. Wiktor Szydło. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi oraz kapitule konkursu. Za tak wielkie wyróżnienie za rok 2009. Chciałbym również podziękować wszystkim swoim pracownikom, klientom, dostawcom. Cieszę się, że obywatele naszego miasta zauważają tak maleńką firmę jak moja. Dziękuję. I waszmościowie, tytuł promotora gminy 2009 Wieluniu w kategorii wyróżnienie roku otrzymuje Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy. Nie będę ani odkrywczy, ani oryginalny, jeśli powiem, że cieszy nas to wyróżnienie. Tym bardziej, że to jest podsumowanie naszej zaledwie 4-letniej działalności. Tak się składa, że w marcu kończymy kadencję i być może zmiana warta nastąpi, chociaż na to się nie zanosi. 2009 w kategorii nagroda specjalna otrzymuje pan Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jestem zaskoczony, wzruszony i tak się zastanawiam, czy słowo promocja jest dokładnie oddaje to, co wspólnie zrobiliśmy, do czego ja się tylko troszkę, czym trochę pomogłem, bo to jest wielka sprawa Wielunia, jego mieszkańców, że potrafiliście, Wielunianie, z tragedii swojego miasta wypełnić swój obowiązek wobec historii Polski, Europy, świata, że potrafiliście tę nieznaną przez lata historię, o niej wiedział Wieluń, wiedziały najbliższe okolice, Polska tego nie znała. W kategorii nagroda specjalna w tym roku statuetkę otrzymuje profesor doktor habilitowany Tadeusz Olejnik. Panie Przewodniczący, Szanowni, mili, kochani Wieluniani. Nie ukrywam, że jest to dla mnie wielkie zaskoczenie dzisiaj otrzymanie tej statuetki promotora gminy Wieluń. Powiem krótko. W tej 75-letniej już historii, tutaj na tej ziemi urodzony, tutaj zdobywający wykształcenie, starałem się przede wszystkim spłacić dług wobec mojej ojczystej ziemi, wobec mojego miasta. Na ile mi się to udało, należy to do oceny Państwa. Dlatego pragnę bardzo, bardzo serdecznie podziękować za statuetkę tę piękną. Ale proszę Państwa, tak troszeczkę humorystycznie powiem, że przed laty, nawiązując do tego, co Pan Burmistrz powiedział, do tej mojej 75. rocznicy, ja już otrzymałem też wysokie wyróżnienie, bo obok przewodniczącego Rady Powiatu, Pana Starosty, otrzymałem od Pana Mazana dyplom Starego Pieru, proszę Państwa. To była kategoria wysoka, to nie była pozwolite, prawda?